Małgorzata Rozenek-Majdan, sesja zdjęciowa psami fani oszaleli sama slodecz. Małgorzata Rozenek-Majdan to urodzona bizneswoman. Perfekcyjna pani domu z roku na rok coraz prężniej rozwija swoje liczne działalności. Oprócz kariery w mediach i pracy w Dzień Dobry TVN, gwiazda znajduje czas na prowadzenie własnej marki odzieżowej MRS Drama oraz firmy cateringowej. To jednak nie koniec zawodowych sukcesów celebrytki w jednym z wywiadów dla Jastrzeb Post. Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła, że posiada także udziały w dwóch innych firmach. Jedna z nich zajmuje się produkcją opakowań kartonowych, druga natomiast specjalizuje się w produkcji suplementów. Oprócz tego mam udziały w firmie zajmującej się suplementami. Mam udziały w firmie produkującej opakowania kartonowe. Jestem udziałowcem, jutro mam walne zgromadzenie akcjonariuszy jednej ze spółek medycznych i jeszcze parę innych firm, które działają i nie potrzebuję rozgłosu, który kojarzy się z moja osoba, cieszy mnie ta różnorodność. Ale to jest konsekwencja w wyborze marek, które współtworzę. Jest to bardzo konsekwentny i zaplanowany rozwój, chwaliła się parę miesięcy temu Małgorzata Rozenek-Majdan w wywiadzie dla Jastrzeb Post. Prowadzenie własnego biznesu nie jest łatwym zadaniem i wymaga poświęcenia dużej ilości czasu. Biorąc pod uwagę, że Małgorzata Rozenek-Majdan oprócz obowiązków zawodowych, ma również na głowie opiekę nad trójką dzieci. Bardzo często zdarza się jej pracować w domu. W najnowszym poście udostępnionym na Instagramie pokazała, jak radzi sobie z leczeniem tych wszystkich obowiązków. Współczesny marketing opiera się w dużej mierze na budowaniu tzw. marki osobistej. Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale rozumie prawidła zarządzania biznesem, dzięki czemu odnosi kolejne sukcesy. Aby zainteresować internautów swoimi produktami, celebrytka musi regularnie publikować w sieci atrakcyjne materiały, które zwrócą uwagę użytkowników. Dziś na jej profilu ukazała się seria uroczych zdjęć wykonanych w domowych zaciszu gwiazdy. Ubrana w domowa odzież Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała się od strony, której dotychczas nie znaliśmy. Prezenterka Dzień Dobry TVN zapozowała do fotografii w towarzystwie swojego najmłodszego syna oraz ukochanego psa. Na zdjęciach możemy zobaczyć celebrytkę siedzącą na luzku wraz z Henryczkiem i jednym z czworonożnych przyjaciół. Nad głowami mamy i synka unoszą się pastelowe zabawki w kształcie balonów. Z opisu wynika, że Małgorzata Rozenek-Majdan pracuje dziś w domu, jednocześnie zajmując się trzylatkiem. Fani bardzo życzliwie zareagowali na najnowsze sesje zdjęciowe z udziałem Małgorzaty Rozenek-Majdan. Wszyscy zachwycali się celebrytką, jej synem oraz tym, jak radzi sobie z pracą w domu. Pięknie się na was patrzę. Z takim przystojniakiem praca to sama przyjemność. Uroczo, takie chwile są najpiękniejsze. Cudowny syn, spisze wielbiciele Małgorzaty Rozenek-Majdan. Pojawiło się również sporo pytań o pozostałe pieski Majdanów. A gdzie Francesca? Czy ktoś widział Franceskę? Gdzie jest Franceska? Dopytuje fani. Póki co, Małgorzata Rozenek-Majdan nie odpowiedziała na to pytanie.